Czas błyszczeć! Bierzemy różne rodzaje brokatu, paciorków i piasku, żeby sfilmować magiczne efekty w zwolnionym tempie. Zobacz nasze nowe wideo, żeby dowiedzieć się, który brokat wygląda najlepiej. Dziewczyny uwielbiają wszystko, co błyszczy. Dlatego podoba im się nowa moda. W aplikacji TikTok jest mnóstwo filmów z brokatem, powoli opadającym na obiektyw. I migocze jak magia. Niebieskooczka i rudowłosa nadążają za brokatową modą. Kiedy obejrzały wszystkie filmiki na TikToku, postanawiają, by wypełnić świat brokatem. Ale zrobią to w naukowy sposób. Dziewczyny przeprowadzają eksperymenty z brokatem w różnych kształtach i różnej wielkości, żeby ustalić, który wypadnie najlepiej w zwolnionym tempie. Włącz flash i wysyp brokat na telefon. Najpierw zobaczymy duży brokat niebieskooczki. Wygląda jak spadające gwiazdy. Spada na telefon jak ulewa. Następnie rudowłosa rozsypuje małe gwiazdki. Zobaczmy rezultat. Te gwiazdki wyglądają bardziej elegancko na filmie. A najlepsze, że możesz pomyśleć życzenie, gdy spadają w zwolnionym tempie. A teraz zamiana. Na następną rundę niebieskooczka bierze drobną mikę, a rudowłosa wielki worek konfetti. Zobaczmy, kto uzyska lepszy rezultat. Rudowłosa pokrywa telefon konfetti. A niebieskooczka rozsypuje różową mikę, która wygląda jak magiczny pył. A teraz zobaczmy filmiki. Konfetti wygląda w zwolnionym tempie jak płatki śniegu. Ale drobna mika wygląda jeszcze lepiej, jakby dzwoneczek rozsypała swój magiczny wróżkowy pył. A telefon zaraz odleci. Drobny brokat wygląda bardziej zjawiskowo. Rudowłosa jest pewna, że nie tylko ręka z brokatem może być w filmiku, ale też jej ładna buzia. Nakręcimy, jak rzuca brokat przed swoją twarzą. Światła, kamera, brokat. Zobaczmy rezultat. Rudowłosa wygląda niesamowicie na filmiku. A teraz namawiamy niebieskooczkę, żeby też wystąpiła w brokatowym wideo. Ale ona nie chce w nim być. Rudowłosa błaga niebieskooczkę, więc ta niechętnie się zgadza. Od razu oczywiste jest, że niebieskooczka nie lubi, kiedy brokatowy pył dostaje się do jej oczu. Trzeba to skasować. Teraz poeksperymentujemy z kolorami. Każda z dziewczyn bierze torebki z brokatem w różnych kolorach. Wymieszamy kolory i zobaczymy, który odcień jest najlepszy. Sprawdźmy to! Różowy i niebieski brokat tworzy piękny kalejdoskop. Ale różowe złoto-niebieskooczki wygląda bardziej luksusowo w ujęciu. Oto TikTok na miarę królowej. Jest tylko jeden problem z tą zabawą brokatem. Nie tylko filmy błyszczą, brokat jest wszędzie. Niebieskooczka bierze pędzel, żeby zetrzeć nadmiar. Ale nowy pomysł wpada jej do głowy. Użyjmy pędzla, żeby rozprowadzić brokat. Niebieskooczka bierze pędzel do pudru, a rudowłosa ma pędzel do rozświetlacza. Zobaczmy, jak zadziała ta technologia. Dziewczyny używają różnych metod. Najpierw strzepnij brokat z włosów pędzla do rozświetlacza. Efekt jest niesamowity. I stuknij w rączkę pędzla do pudru. Małe porcje brokatu opadają w dół. Zamieńmy się pędzlami. Z pędzla do pudru spada dużo brokatu. A brokat na pędzlu do rozświetlacza opada jak magiczny śnieg. Efekty nam się podobają. Niebieskooczka sypie brokat na stół, ale rudowłosa przychodzi i powoduje małą powódź. Ojejku! Przepraszam, przyjaciółko. Okazuje się, że lejąca się woda dodaje dynamiki naszemu brokatowi. To nowy efekt specjalny do naszej błyszczącej sesji. Niebieskooczka ma pomysł. Zróbmy brokatową fontannę na ulicy. Wsyp brokat do butelki z wodą i wypuść małą fontannę w stronę aparatu. Oto migoczący wybuch emocji. Ale niebieskooczka uznaje, że to za mało. Wsypuje mnóstwo brokatu w innym kolorze do wody. Zaczynaj wodne przedstawienie, rudowłosa. Połyskująca fala tryska z butelki. Jest niesamowita. Ale nie skończyłyśmy jeszcze z wodnymi eksperymentami. Niebieskooczka wsypuje błyszczące gwiazdki do butelki. Gwiazdki wystrzeliwują i ozdabiają ziemię. Zróbmy prawdziwy wodny pokaz. Dziewczyny postanawiają wskoczyć pod brokatowy deszcz z butelki. Dziewczyny są gotowe, żeby nagrać kolejne eksperymenty. Tym razem użyją statywu. Będą sypać brokat nie na telefon, ale na stół. Ciekawe, jak to wyjdzie? Zaczynają od małych kuleczek. Nieźle. Kuleczki podskakują i odbijają się od powierzchni, wyglądając bardzo słodko. Spróbujmy z kuleczkami innego koloru. Otrzymujemy kolorowe gradobicie. Błyszczące kulki wyglądają wspaniale na stole. Teraz rozrzućmy serduszka. Niebieskooczka ma całą górę paciorków z serduszkami. Zobaczmy, jak spadają. Serduszka odbijają się od stołu w zabawny sposób. Nie pękają zupełnie jak nasze. Dziewczyny szukają czegoś jeszcze, czym można rzucić. Może paciorki zmieniające kolor sprawią, że każdy filmik będzie wyglądał lepiej. Włącz flash i upuść je na stół. Te kolorowe paciorki błyszczą w świetle. Są stworzone, żeby być gwiazdami filmowymi. Dziewczyny mają dwie identyczne torebki ze srebrnymi kuleczkami. To musi być przeznaczenie. Rozerwijmy je jednocześnie przed kamerą. Przygotujmy się. Gotowa? Uwaga! Już! Jednoczesna eksplozja kulek na filmie przewyższa nasze oczekiwania. To była świetna zabawa. Dziewczyny są nie do zatrzymania. Te błyskotliwe reżyserki rozsypują wszystko, co trafia im się w ręce na stole. Niebieskooczka znajduje kryształki, też ozdobią nasz plan. Kryształy są ostatnim wykończeniem tego pola błysku, brokatu i piękna. Dziewczyny mają zbyt wiele rzeczy na stole i niebieskooczka postanawia zdmuchnąć nieco brokatu. To świetny pomysł! Zrób tak przed kamerą. Niebieskooczka zdmuchuje brokatowy pył. Wygląda zjawiskowo. I dziewczyny są zachwycone wynikiem. Ale tym razem rudowłosa sugeruje, żeby zdmuchnąć brokat ze swojej dłoni. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Niebieskooczka zdmuchuje drobną mikę z dłoni. Wygląda delikatnie i ładnie, jakby była wróżką. Jedno dmuchnięcie i rudowłosa jest cała w brokacie. Stanie za kamerą jednak jest trudne. Teraz nagramy też rudowłosą. Bierze różnokolorowe cekiny w dłoni. Rudowłosa wydmuchuje błyski szczęście. Efekt jest absolutnie niesamowity. Dziewczyny są zadowolone ze swojego pomysłu. Niebieskooczka ma cały zestaw kolorowego piasku. Trzeba będzie go teraz sfilmować. Dziewczyny tworzą na stole kolorową pustynię. I rozdmuchują piasek jak wiatr. Kolorowa Sahara wspaniale wygląda na stole. Dziewczyny przygotowały miski pełne Orbeez. Czas użyć ich w eksperymencie. Na 3... Wow! Piłeczki rozsypują się po całym stole jak kalejdoskop. Z taką dekoracją nie będzie nudno. Dziewczyny oglądają swoje filmiki, a wojna na Orbeez trwa nadal. Podobały Ci się nasze pomysły na błyszczące wideo? Napisz w komentarzu, jaki brokat, kryształki lub kolorowy piasek nagrałbyś z przyjaciółmi. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowego brokatowego wyzwania od Troom Troom.